body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem moi kochani, witam was bardzo serdecznie i uniżenie w kolejnym odcinku z Banner Lorda. Słuchajcie, no jest problem taki, że Northern Empire mnie tutaj bruździ lekko. Irytują mnie, przeszkadzają mi w walce ze Strugią. Dostałem kolejny zamek, którego nawet nie podjeżdżam, bo nie jestem w stanie go obronić. Nawet byłoby, myślę, korzystnie, gdybym go stracił. Tak mi się wydaje. Byłoby to, myślę, nawet spoko. Bo nie jestem w stanie pogonić tych wszystkich zamków. Więc wybaczcie, tak to wygląda. Dałem sobie ambitny plan. Dałem sobie ambitny plan taki, żeby zdobyć ten zamek. A potem Epi. Nie wiem, czy to mi się uda, bo to jest dosyć skomplikowane zadanie, ale zrobimy tak, słuchajcie, ja chcę pogadać z moimi. Nie w tym celu, słuchajcie. Chcę wam zabrać. Słucham, to nie jest mój człowiek. Chcę moim ludzikom zabrać, słuchajcie, mojemu bratu, bo jestem bezczelny. Ale chcę zabrać wszystkich konnych, bo chcę zrobić trochę zamieszania na tamtych terenach. I jak macie jakiś, albo nie macie nawet huzajtów, no macie 5. Wiem, że to podłe, ale ja potrzebuję dobrych ludzi teraz. A wy potrzebujecie mięsa armatniego. Jak to wygląda? 10 ludzi. Zabierzmy wam wszystkich jeźdźców. Light Cavalry też. Wszystkich, słuchajcie. Wszystkich. Ma samą piechotę. Musisz sobie radzić. Na razie nie chcę robić armii, bo trochę bez sensu jest. Na razie sobie tutaj pojeździmy. Ja postaram się ich tutaj troszkę podrażnić, żeby jeszcze ich z siłą osłabić. Bo najpierw to podejrzewam trzeba majątek. No bo takich to możemy dziabnąć na auto. No, taka bitwa na początek. Myślę, że będzie spoko. Nawet nie poczułem, jakich mają ludzi, bo mam dwukrotną przewagę, jeżeli chodzi o armię, więc damy sobie na lighta, na lejciku rację z nimi kawalerii. O, 50 piechoty. Słuchajcie, wiecie, co zrobię. No nie będę się powtarzał, bo wszyscy wiecie, co zrobię. Po prostu zaatakuję, zmiotę ich. Chcę tak za 2-3 armię rozwalić, żeby jeszcze tego influenza troszkę zdobyć i potem zbieramy armię taką, która nam pozwoli zdobyć ten zamek, a potem może w przyszłości Epi, czyli jedno z ostatnich miast, jakie mają nasi pierwsi i nie ostatni przeciwnicy. A wynika to, słuchajcie, z tego, że chciałbym się zająć Strugią. A żeby nim zająć się na maksa, na 100%, to ale mamy zeza. Patrz, jak kawaleria wjeżdża w mnie. Ja mam zera oczywiście, to dużo bym wymagał od siebie, że jeszcze nie ma. Dobrze, żeby swojego trafię. Przejdźcie.
Dobrze. Na lajcie poszło. Nie trafiłem, mam zero. Aha, swojego konia, świetnie. No nie. Co za zez. Trafiłem w trupa, yeah. Będzie szybka bitwa, ale ja muszę ich jeszcze powykańczać, muszę ich jeszcze pomęczyć. Żeby... Ile będzie influence? 5, zawsze coś. Mieć, nawet mieć tych miast dla siebie i tych zamków. Nawet bym od tego stronił, bo nie potrzebuję ich aż tylu. Natomiast potrzebuję, słuchajcie, ludzi. Bierzemy wszystkich na razie. Lancer świetnie, jeden nie awansował. Oni już tak szybko nie awansują. Niestety, albo stety. I teraz tak, podjedźmy tutaj. Ciebie? Czy do zamku? Dobrze, uciekajcie. Patrzcie, jakie są zdziesiątkowani po prostu ci ludzie. Nie chcę tych wiosek grabić, bo to dla mnie jest minus. To są potem moje włości ewentualnie. Po co miały być osłabione? Och, nawet dwóch, świetnie. Zaatakujmy, zaatakujmy. Fajnie byłoby zdobyć te dwa miasteczka. Gdzie są moi? Ja spróbujemy. Tak nie trafię, ale co się może zdarzyć? Wow, trafiłem w konia, jestem najlepszy. Shoulder to shoulder! Light formation, form a line! Light formation, attack! No i tam, taka gra. Gdzie są ci moi przeciwnicy? Już się zabiliśmy, aha, kumam, to czyli postrzelałem, nawet nie strzeliłem ani razu, już się zabiłem. O, tam to się cieka, chociaż może jednego. Nie. To była jedna z lepszych bitew w moim wykonaniu. Trafiłem w konia. Zawsze coś. Zawsze coś, moi drodzy. Na razie słabe jednostki, ale powoli awansujemy. Już wiem, jaki tu jest garnizon. Fuu, 400 ludzi. Więc tak, 400 ludzi to jest dużo. Zgarniam ciebie. Ten już jest w armii, więc go nie mogę. To będziemy mieli 260. Czy może nie? Mogę, robię armię. Niech dojeżdżają. A ja tu jeszcze podziubam ich. Trochę tylko żałuję, że tak mało mogę tych ludzi zebrać. Jest 400 ludzi tylko. Wiecie, mogą się jeszcze pojawić. Jakbym tak około 200-300 ludzi. 200-300 ludzi przyjdzie, to będę mógł już oblegać. Stand apart! Attack!
Aha, czyli ja muszę przejechać. Dobrze umierać. Gdzie ta moja konnica? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, takie strzelanie się. Ciągle podbiegniesz, co za łobuz. Kurczę. I w plecy, to jest prawdziwy rycerz. Dobra. Jestem cały w strzałach, nie? Tak cudownie. Strzałów więcej niż ludzi. Umieraj. Pan jest kosą. Kosynek jak za kościuszki. Postaram się przejąć ten zamek. Ale może nie być takie łatwe, jakbyśmy wszyscy tego chcieli. Jeszcze przed obrężeniem na pewno będę chciał podnieść te bronie wszystkie, które mam, bo mam tam sporo broni, które są... mam sporo broni, słuchajcie, które są dobre. Ja ich nie sprzedawałem, żeby ich właśnie użyć. Więc zrobimy to jeszcze zaraz. No, 5 influenza, niby mało, niby dużo, zawsze coś tam wskoczy. No nie chodzi tak ja super płynnie, ale musicie mi wybaczyć. Są tutaj awanse, więc spoko. Mamy lub kawalery. Teraz to wszystkich biorę. Teraz biorę wszystkich. Jestem przeciążony. No dobra, jestem przeciążony. Najbliższe miasto. Wróćmy na swoje ziemię, słuchajcie. Nawet na autopilocie możemy to zrobić. A jeszcze by kilka razy pokonałem. Tą facjatę kojarzę. Nie masz szczęścia na mnie, dyszku. Ale dobra, no i jestem trudno. Czy mogę kogoś zrekrutować? Teraz mi się przyda każdy człowiek. Przed oblężeniem. No, słuchajcie, podjedźmy tutaj, a ja w tym czasie ten ekwipunek poogarniam. Mój jest... nie, ten jest lepszy od mojego. Ja cię pędzę, bierzemy.
Ten też jest lepszy. Lepsze. No to mam lepsze chociaż. Budki lepsze. No bo to trzeba, muszę pozamieniać te rzeczy. Następny. Co tu jeszcze mamy? Pani Delaki. Budki. Ty często jesteś ranna, koleżanko. Bronię. Nie, no to tak zróbmy, oczywiście. Tarcza lepsza, nie, tarczę masz spoko, ale miecz. Znaczy, ten miecz jest dużo lepszy. Trzeba ci wymienić. Masz to. Javelinki to są dobre, złe, za. Javelinki mam chyba lepsze. Też nie, to są podobne. Ty też masz, patrzcie. Ale tu mam lepszy miecz. I to kurde dużo lepszy. Masz lance. Ja muszę w ogóle ludzi poszukać, żeby znaleźć lepszych. Tarczę? Nie myśl lepszą, proszę bardzo. Co możemy zostawić sobie jeszcze? To myślę też, takie po 1000. To możemy sprzedać. Tutaj to zostawiamy. No i tutaj, patrzcie, te rzeczy. Co kosztują po trójaczku, to przecież szkoda to sprzedawać. Zostawiamy, dobra. Ja wiem, że mam capacity expanded, no to nic nie poradzę, jedziemy. Ja zbieram armię, oni się powoli zbierają. Pytanie, czy mogę kogoś jeszcze domówić teraz? Nie. No zaraz będziemy oblegać zamów. Tylko sprzedajmy. Dwóch mogę przyjąć. Zobaczymy, jak mam mięsa, jak matnie. Zawsze spoko. Mam chyba jakiś level. Sprawdźmy. Tak, leadership. Co tutaj mamy? Loyalty. A niech będzie tak. Steward. Nie, no, żebyście mieli większe te. I tutaj coś możemy w czarne. Zaczniemy ich, słuchajcie, teraz wypuszczać. Więc dać coś w czarne to nie będzie zły pomysł. Rekrut troops nie ma sensu. District Arena, dobra. Tylko musimy wybrać, kogo oddamy, może nie oddajmy wszystkich. Tych sobie zostawmy. Jeźdźców. Standardowo nie oddaję w ogóle.
lodów. Zostawmy sobie tych, bo może i tam się uda dziabnąć. Co możemy kupić? Tak, no, tworzymy armię, więc byłoby rozsądnym kupić, słuchajcie, konie zawsze. I tak, byłoby rozsądnym kupić żagdzie. Patrzcie, ile ryb. To wszystko pozaznaczamy, żeby nam się przypadkiem nie sprzedało. Owce nie potrzebujemy, bo zajmują dużo miejsca. Konie. Przydajmy tylko uprzęże. Jeszcze sprzedajemy. Jeszcze sprzedajemy. Jeszcze sprzedajemy. Okej. Okay. I patrzcie, 13 koła nam wskoczy. I patrzcie, jeszcze mam ten, w czym przeciążony. A jak to sprzedam, to ciągle. Sprzedaj, mam tak dużo. Weźmy muły, ale czekaj, mam tak dużo żarcie. A i mam gdzie tyle, boż. Stówka stajczy na luzie, dobra. Dobra, i lecimy tutaj. Lecimy tam, jeszcze postarajmy się może jakichś ludzi o zwerbować, świetnie. O, jakby ci jeszcze weszli, by nam wskoczyło jeszcze 200 ludzi. No i z taką armią to można, słuchajcie, już się bawić w podboje. Mamy jeszcze ile? 38 influenza. Czy kogoś jeszcze mógłbym... Nonsun ma, kurde, daleko odjechał ode mnie, nie mogę go dziabnąć. A przydałby się. Ten ich gania. Bessing, kasa, czekajcie stąd. Musimy pomóc, no, by przegrał. Damy na automacie, bo to już. Kogoś straciłem? No, a moje sojusznicy stracili. Musiałem pomóc, bo tam się zasadzili na naszych. A jak wiecie, ja pomagam. Kuza i ci rządzą. Nie wiem, czy to dalej będzie trwało, to nie damy rady tego skończyć dziś. Tam już kogoś atakują. Patrzcie, jaka armia. Kurde, jak on tam podszedł teraz. Kurde, uciekł. Bez sensu. Idziemy oblegać zamek. Oni będą mi ciągle uciekali. Trzeba zdobyć ten zamek po prostu. Potem już tylko Epi zostanie do zniszczenia.
500, trochę mało. Jeszcze by się przydało kogoś zwerbować. Ale nikogo już nie ma. Czy pokonamy ich? Będą spore straty. Tego chciałem uniknąć. Tutaj raczej się nie martwię o wynik tej potyczki. Mogliby mi zaatakować tak wszyscy, ale chyba się boję. To jest dobry zamek. Pokonujemy ich i oni, patrzcie, już chyba nie mają żadnych zamków. No, już możemy atakować. Zamiast w nich strzelać, to tak czekam bez sensu. Atakujemy. Przegapiłem trochę moment ataku. Bo widzicie, nie zwołam takiej armii, żeby epi rozwalić. To mnie lekko martwi. Niestety na Epi nie mamy sił w tej. Podejrzewam, tam jest 600 osób. I to potrzebuje około 1000, żeby to miasto zdobyć. Ale zobaczymy. Podjedziemy, sprawdzimy. Ale to jest chyba ostatni zamek, jaki mają. Północny. Na piechotę pójdę. Kurde, jeszcze wyżej? No, zabiłem kusznika. Chyba, że takie małe obrażenia zadaje. Strzał mam w sumie, a chociaż nie, 90 na strzał. Muszę więcej headshotów trzeba robić. Ale się uchylił. Został w ramię. Dobrze. Tam ci już wchodzą, zobaczcie. Jeszcze raz, coraz lepiej mi to strzelanie nie działa.
Stało 8 strzał. Co ty tu robisz? Chciał spaść. Co za koleś? Nie będę mnie wystrzelał, bo to bez sensu, ale... Gdzie on pobiegł? No i są już na murach, także teraz już mamy kolokwialne dożynanie Watachy. Aha. Aha, na swoich, świetnie. Nie wiem, czy ja w ogóle uszkadzam to. Ale mogę walić, nie? Ojej. Heavy lancerzy umarli, albo zostali obaleni. To smutne. No to rejki nie są zbyt dobrzy. W tego typu rzeczach. Jak walka... oblężeniach. Tu jest strzał, zobaczcie. No dobra, ale zaraz wygramy. Zdążyłem na wystrzelić. To jest niesprawiedliwe. Ale kilku strzeliłem, tak? W tej bitwie. Chyba 6 zabiłem. Więc nie ma co narzekać. Bitwa wygrana. Ostatni zamek. Nordegen Empire przyjęty, tylko ja go nie chcę, proszę, ja nie chcę tego zamku. Ja nie chcę żadnych zamków granicznych. To 31, czyli możemy 32, 33, 34. 35, 36. Oni się przydadzą. Oni się przydadzą na oblężeniach. I zobaczmy, jak to teraz wygląda. Wiedźmy, żeby stawić garnizon, wiadomo. I jedziemy na tych. Ile jest ludzi? 600 ludzi. No i to jest właśnie to. To jest nie do zdobycia. Najlepszym chyba, co teraz mogę zrobić, to jest armię rozwiązać i ich pojedynczo na nich polować. To jest chyba najlepsze, co mogę zrobić. Osłabić ich. No na epi ja potrzebuję z tysiąc trupsów po prostu, żeby to zrobić. To jest bardzo trudne do wykonania. 1000 osób uzbierać. To jest majątek, jeżeli chodzi o influence. Ale tak naprawdę zobaczcie. Ostatnia ich miejscóweczka. Epi tylko została. Kagawany złapie? Nie, uciekną. Muszę się tutaj pokręcić i ich na nich popolować. To będzie dobra bitwa.
Karak i Grici to są moi bracia. Niedobrze. Że ja muszę Karak i Griców atakować. Są bogatobójcze pojedynki. Oni mogą mieć sporo jazdy i to jest najgorsze. Wydaje ja mam głównie jazdę, ale ciężko się z takimi przeciwnikami walczy. I to będzie chyba, słuchajcie, ostatnia bitewka w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Zdobyliśmy ostatni... Konie. No mają trochę koni. Boże, jestem przez ślepy, nie trafiam. Tak trochę żal we własnych braci, ale co zrobić? No, to chyba jednak kurcz. Sorry, byku. Aha, w swojego, świetnie. No, tam są jeszcze jacyś ludźmi, no ale moja armia jest po prostu wykokrzona, no. Sorry, moi kochani Karak i Grici, no naprawdę nie chciałem tego robić. Ale niestety objęliście złą stronę, tą przegraną. Czyli nie moją. Ilu ludzi? Czekajcie. Pozbądźmy się na pierwszy rzut piechoty. Chyba, że ją mogłem ją wziąć, a potem ją oddawać. Tylko to powoduje ten problem, że nie mam żadnego miał swojego jakiegoś człowieka koło siebie, to bym mógł mu oddać. Dobra, 2-7. No dobra, to trzeba może tak. 2-8, 2-9, 3. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. Niech będzie tak. No tak, jak potem oddam, albo wrócę do garnizonu, nawet to będzie jeszcze lepsze. I za dużo. Tak bym zostawił. Ilu jeszcze? Dwóch. Nie będzie tak.
Ja was zabieram. Zabieram was do mojego zamku. Tylko tutaj jest najbliżej, czyli Godeos Castle. Ja nie chcę. Nie chcę, Obstein. Dajcie komuś innemu. Uff. Jest decyzja. Udało mi się nie mieć zamku. Jakie to cudowne. Już mam, zobaczcie. Ja mam już... trzy zamki. Cztery zamki. Dobra, chodźmy do Godeos Castle. Meneczka widzę, bo to jest zamek, który jest najbliżej granicy. Więc utrzymanie w nim garnizonu jest rzeczą rozsądną. Więc ja was tutaj wszystkich, kochani, rzucam. Okej. Teraz wchodzę jeszcze tutaj. I wszystkich, którzy chcą, przyjmuję. I też was tam wrzucę. Zobaczmy jeszcze, jak to jest w Manage Castle. Buduje się. Kaski możemy wam trochę dorzucić. Milisi jest mało. Training Field się budują. Barracks się budują. Origination. Dobra, no tak lepiej nie będzie. Gubernatora tutaj nie damy, bo to nic nie daje. Muszę znaleźć żonę, słuchajcie. Z ciekawych newsów. Weźmy jeszcze to do naszego drugiego zamku. Atrion Castle, też go możemy przejąć. Oni tutaj oblegają. Ale ładnie z tych pojechaliśmy, ale ja bym chciał najpierw Nauten zniszczyć. Tutaj podjedziemy, tam ktoś nam buszuje. Manage Castle. Castle dorzucimy wam. Food jest, a tutaj chyba jest mało granicą, prawda? Mhm. Zobaczmy, czy możemy wam kogoś tutaj dorzucić. To są nasi, więc nie. Zostawmy tak, tak jak jest. Nie będziemy tam się rozwodzili. Tu była atakowana wioska. Trzeba ją wyzwolić, obronić, uratować. I tyle, jeżeli chodziło było o kończenie odcinka, nie? Dobra, Hasie, kończymy odcineczek. Zrobimy tą bitewkę w kolejnym. A ja wam pięknie dziękuję i do zobaczenia za dwa dni. Pa, pa.